Rzeczpospolita, PiS nie chce szczepić noworodków. W walce politycznej w samorządowej kampanii pojawił się temat szczepionek. Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy wprowadzającej dobrowolność szczepień, który ma rzekomo zwiększyć ochronę przed niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. PiS chce zrezygnować ze szczepionek dla noworodków i dawać je dopiero dwulatkom, czytamy w Rzeczpospolitej. Decyzja w sprawie losów projektu zostanie podjęta podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu. Szczepienia dzieci w ostatnich miesiącach wywołują gigantyczne, skrajne emocje. Zwolennicy szczepień twierdzą, że wprowadzenie dobrowolności grozi epidemią i że już są pierwsze skutki odmowy szczepień. Według sanepidu do końca września na odrę zachorowały 123 osoby, podczas gdy rok temu 46, przytacza Rzeczpospolita. Przeciwnicy szczepionek podkreślają, że w wielu krajach są one dobrowolne, a w Polsce podaje się je zbyt wcześnie po urodzeniu. Nadal brakuje też przepisów umożliwiających uzyskanie odszkodowania w razie powikłań. Rządowy projekt w tej sprawie utknął w Sejmie. Zwracają też uwagę, że mimo mniejszej liczby szczepień w tym roku jest 1234 mniej zachorowań na krztusiec niż w ubiegłym. Dyskusja polityczna. Poseł Rafał Trzaskowski, kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, podkreśla, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze i obiecuje, że jeśli wygra, dofinansuje program szczepień kwotą 4,5 miliona złotych. W najnowszym spocie wyborczym przypomina też nagranie z udziałem Patryka Jakiego, jego konkurenta ze Zjednoczonej Prawicy, który podkreślał, że nie wolno rodziców straszyć epidemiami, a zmuszanie ich do szczepień to nadużycie. Oliwy do ognia dodał były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, PO. Pokazał na Twitterze skany pism wysłanych przez Patryka Jakiego jako wiceministra sprawiedliwości do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, w których zwraca on uwagę, że nadużyciem jest ograniczenie praw rodzicielskich za odmowę zaszczepienia dzieci. Teraz Jaki łagodzi stanowisko, by nie zrazić wyborców, deklaruje, iż wielokrotnie mówił, że będzie promował szczepienia. Bronią go posłowie PiS, nie chcemy zastanawiać się nad dobrowolnością szczepień, ale chcemy dążyć do zracjonalizowania ich kalendarza, mówi poseł Krzysztof Ostrowski, który zajmuje się obywatelskim projektem. Dodaje, że w PiS przeważają opinie, by zrezygnować z obowiązkowych szczepionek dla noworodków. Byłyby podawane starszym dzieciom, niewykluczone, że dopiero po ukończeniu drugiego roku życia, czytamy w Rzeczpospolitej. KF. Źródło Rzeczpospolita.